11. Ja tradycyjnie przerzucam także, bo można nas oglądać na Facebooku, Facebooku Fundacji Inspirujemy, czyli organizatora tego oraz naszego webinaru oraz naszego partnera technologicznego, który nam zapewnia miejsce chociażby na Click Meetingu, czyli Mentor Systemy Audiowizualne. Witamy Was serdecznie. Na dzisiejszym webinarze Geografia Świata mówi mama, tata, czyli o tym, dlaczego podróże kształcą tylko wykształconych. Taki długi tytuł strasznie, tak więc trzeba rzeczywiście chyba się wysilić. Taki mój ulubiony. Natomiast ja Wam powiem, nie wiem co powiem Monika, ale ja się w tym ja zgadzam jak najbardziej, że najbardziej kształcą podróże. Dzieciaki zawsze w podróży u mnie na zielonych szkołach wiedzą później, w jakim mieście była Biedronka, a w jakim mieście był McDonald's. Nie wiem jak u Was. Tak więc słuchajcie, ja tylko szybciutkie takie małe ogłoszenia. Jeżeli chodzi o taką krypto, to może nie, ale po prostu małe reklamy, tak? Zanim oddam głos Monice. Oprócz, słuchajcie, jak zawsze, tradycyjnie poniedziałkowych, o, witamy Beskid Mały. Oprócz, jak zawsze, w poniedziałkowych tradycyjnych webinarów, które są za darmo, oczywiście certyfikowane, słuchajcie, ruszamy z webinarami, które będą webinarami płatnymi. I ruszamy już za tydzień, w środę. To są 3-godzinne webinary, które będą pod takim hasłem webinary pro. Webinary w małych grupach, słuchajcie, dla tych, którzy chcą się nauczyć. I witamy również Bory Tucholskie. Słuchajcie, i takie webinary będą płatne, będą kosztowały 50 zł brutto. Specjalnie dla Was, taka promocja i już za tydzień, słuchajcie, w środę webinar, który może przydać się teraz niejednemu, my nawet z Omiką rozmawialiśmy, Radą też powitamy. I słuchajcie, webinar dla miłośników Office'a i Teams, a chyba wszyscy są miłośnikami Office'a i Teams ostatnio. Wszyscy, bez wyjątku tak naprawdę, ja się troszeczkę tak zaśmieję, natomiast postanowiliśmy z naszym ekspertem Łukaszem Gierkiem, który notabene jest MIE Fellow, MIE Expert, czyli wszystko, co można tam w Microsoftie wyekspertować, tak powiem pół żartem, i postanowiliśmy, słuchajcie, z Łukaszem zorganizować dla Was taki 3-godzinny webinar, który będzie zaczynał się w przyszłą środę o godzinie 19. I na takim webinarze, ja sobie szybciutko tylko zerknę na ściągawkę, dobrze? No jak zwykle internet, chce człowiek coś podejrzeć. Na takim webinarze, słuchajcie, to będzie webinar tak zwany dla zaawansowanych, czyli będzie MS Teams w praktyce. Tu będzie to webinar dla osób posiadających podstawową wiedzę już w Teamsach, chcących jakby kontynuować poznawanie go o wiele głębiej. Tak więc będzie praca z zespołami, automatyczne dodawanie uczniów, planowanie spotkań, tworzenie notesów, wprowadzanie treści do notesów i tak dalej, czyli notesy wzorcowe, jak szybko importować treści z innego notesu, zadanie w zespole, przypisywanie, edycja, punktacja zadań. I nawet forumsy się tam pojawią, więc naprawdę takie szkolenie 3-godzinne pełne z Łukaszem. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, słuchajcie, obserwujcie bacznie, czy chociażby na grupie Zainspirowani, czy profile Mentor Systemy Audiowizualne i Fundacja Inspiruje.my. Tam pojawią się linki już niebawem, pewnie koło środy do zapisu będzie można się na taki webinar zapisać. I webinar będzie interaktywny, Łukasz będzie starał się, żebyście też to wszystko przećwiczyli i oczywiście wtedy możecie go męczyć, zadawać pytania, czyli coś, czego raczej, tak mi się wydaje, że przynajmniej połowy dyrektorów w Polsce nie zrobiło, tak? Czyli takie właśnie spotkanie z ekspertami, gdzie można by było, oprócz tego, że obejrzymy kogoś w telewizji, tak, na ekranie, bo wiem, że wielu z nas uczyło się tego przez różnego rodzaju filmiki YouTube'a, będzie można porozmawiać z ekspertem, zadać mu pytanie. Ale zmęczyłem się dzisiaj, ale tak jak mówiłem z Moniką, my odpaliliśmy zdalną edukację w szkołach podstawowych w poniedziałek i tak jak ja, to naprawdę serwis pełną parą od 8 rano był. Tak więc pozdrawiam tym samym wszystkich, którzy w swoich szkołach ogarniają Teamsy za siebie, swoich kolegów i koleżanki. Tak więc ja bym na razie nie mówił. No?
Mówię, chciałam tylko powiedzieć, że na szczęście przy tej całej masie rzeczy, o których musiałeś powiedzieć, całą resztę poprowadzę ja. Ale to trochę w przedbiegach, bo jeszcze kończysz frazę. Nie, no ja chciałem powiedzieć, to jak najbardziej masz rację i chciałem wam powiedzieć, że Monika tęskniła za webinarami. Tak, więc ona się bardzo cieszy, że może z wami porozmawiać. Ja już jakby swoje powiedziałem, wyreklamowałem, naprawdę zachęcam, bo Łukasz jest świetnym trenerem, bardzo dużo teraz szkół właśnie online'owo szkoli. Ja wolę jednak stacjonarnie, ale wiecie jak teraz jest czerwona strefa, edukacja zdalna pełną parą. Monika, dziękuję, że mnie wysłuchałaś, też dałaś mi to wszystko powiedzieć. Ale tak się z mojej strony sama się zapisuje na zdalne Teamsy. Szkolimy się wszyscy tak naprawdę, bo to ciągle... Narzędzie przyszłości, bo rzeczywiście w wielu firmach także w Teamsach pracują, tak więc takie czasy przyszły. Kiedyś uczniowie byli zdolni, a teraz są uczniowie zdalni. I tym oddaję Monice. No to fantastycznie, że dzisiejszy taki temat mamy, geografia świata, mówi mama, tata, czyli o tym, dlaczego podróże kształcą tylko wykształconych. To jest tylko fragment wypowiedzi, całkowicie nie mojej, szczerze mówiąc, o tych wykształconych podróżach, krótko mówiąc. Natomiast ta geografia i świat może się okazać, że no, w to się wpisuje nasze zdalne nauczanie, nasze dorastanie do zdalności, nasz w ogóle wirtualny świat, który, no i bo dzisiaj będziemy tak naprawdę odpowiadać sobie na pytanie, to w ogóle czym jest ten świat, żeby móc przedstawić, wprowadzić w ten świat dziecko, a o ile my za dzieckiem w pewnym momencie zaczynamy podążać. No ale żeby nie było takich całkowicie już końcowo webinarowych wniosków na samym początku, to pozwolicie Państwo, że z całą tą wielką radością, z którą powracam na webinaria, przybliżę taki bardzo bliski mi temat. Jest to temat, który z racji tego, że uczę geografii i uczę z praktyką w szkole specjalnej, gdzie z tą geografią muszą się zmierzyć dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, ale też prowadzę zajęcia z geografii z uczniami o szerokim spektrum rozwojowym, w tym uczniów bardzo zdolnych, więc mam mnóstwo takich wniosków, które są nie tylko dla nas, dla nauczycieli ważnych, bo trochę będę odczarowywać rolę, misję nauczyciela w tym, co możemy, a w tym, co powinniśmy już jakby założyć, że jest. Dlatego w zapowiedziach dla Sylwestra, dla mentora, dla mentorowych inspiracji, dla zakręconych zaznaczyłam bardzo mocno rolę rodziców, i że jest to webinar nie tylko dla nas jako nauczycieli, jako dla dydaktyków, tylko jest to również webinar dla wszystkich osób, które no, mają dzieci, po prostu pracują z dziećmi, wychowują dzieci i ten świat im przedstawiają, wprowadzają dzieci w szeroko pojęty świat. Czyli dzisiaj dokładnie tym światem się zajmiemy. O, na głębokie wody mnie tutaj wyrzucono. Klikam następny slajd, a ten slajd, uwaga, długo się włącza. No ale jest, na szczęście. Wiecie Państwo, to jest tak, jakby w każdy temat jestem w stanie opowiedzieć, ale ta zdalność jest zawsze dla mnie wielkim wyzwaniem, więc jestem na polu bitwy i staczę ją za każdym razem, gdy miewam z nią coś wspólnego. I tak jak zapowiedziałam, jest to spotkanie dla wszystkich ciekawych świata rodziców, nauczycieli, wychowawców, opiekunów, ale również przewodników, ponieważ geografii uczę nie jako nauczyciel z pierwszego wyboru geografii, chociaż bardzo blisko byłam tego, to jestem również wieloletnim już z dużym stażem pilotem wycieczek zagranicznych, ale w tym również po Polsce oczywiście, pasjonatką zarówno Polski, jak i Europy w głównym wydaniu.
i uwielbiam przekazywać wiedzę o świecie dzieciom i młodzieży. I stąd myślę, że ta moja pasja do geografii jakby jest cały czas podsycana i rozwijana. I dlatego myślę, że też przewodników tutaj ujęłam, ponieważ oni są bardzo ważnymi nauczycielami dla nas wszystkich. Przewodnicy posiadają wiedzę, ale też przewodnicy mają za zadanie przekazać tę wiedzę w taki sposób, żeby się dało przyjechać w sposób... No, przyjechać z wycieczki, z wyjazdu zadowolonym człowiekiem, który no, coś jednak osiągnął nowego, zdobył szeroką jakąś wiedzę nową, poszerzył horyzonty i to często czynią właśnie przewodnicy. I dzisiaj trochę będę tak balansować, jeśli chodzi o słowa, bo słowo nauczyciel, rodzic, opiekun, wychowawca czy też przewodnik tak naprawdę będą się troszeczkę jakby mieszać w swoich rolach, ponieważ my wszyscy nimi jesteśmy tak naprawdę na raz, w zależności w jakiej sytuacji konkretnie się znajdujemy. I mam nadzieję, że Państwo się też ze mną zgodzicie. Postawiłam sobie takie trzy cele, taki był też wymóg webinariów, ale z drugiej strony one też bardzo fajnie porządkują, więc pierwsze to chciałabym, żebyśmy określili to, jak wygląda ten świat, to znaczy jakie jest dzisiaj nasze wyobrażenie, bo od tego wyobrażenia będzie zależało, jaki będziemy mieć stosunek do tego naszego świata, ale to też troszeczkę bawiąc się słowem geografia, chciałabym troszeczkę przybliżyć termin geografia świata dziecka. Czym jest tak naprawdę świat dla dziecka, wtedy kiedy przedstawiamy mu świat naszymi oczami. I stąd wynikają takie dwa kolejne cele. Pierwszym nauczycielem dziecka, żadna eureka, jest oczywiście rodzic, rodzic przewodnik, czyli to rodzic pokazuje drogę, pokazuje co cieszy, pokazuje co bawi, pokazuje co jest niebezpieczne, pokazuje dlaczego warto czegoś próbować, czyli jest takim przewodnikiem i od tego co wnosi i czego uczy i nauczy to dziecko, to to dziecko z tym przychodzi dopiero do drugiego nauczyciela i tym drugim nauczycielem między innymi ja się czuję wtedy, kiedy no, patrzę na te piękne postaci młode i no i co, i mamy się teraz wspólnie zmierzyć, ja w roli nauczyciela dydaktyka, a oni w roli ucznia, którzy to przychodzą z założenia, że nic nie wiedzą, bo nie wiem, czy macie Państwo takie doświadczenie, ale generalnie jak dzieci przychodzą do szkoły, to najpierw mówią, że oni nic nie wiedzą. Co oczywiście... I to jest takie pytanie dla mnie najważniejsze, to co się stało po drodze, że oni zdążyli wszystko zapomnieć? Albo jak dalece mają nieuświadomioną wiedzę na temat tego wszystkiego, o czym możemy się chcieć uczyć, na takim ciekawym przedmiocie jak choćby geografia, bo ten temat tej geografii, on jest cały czas z nami, czy jedziemy na wycieczkę rowerową, czy idziemy do lasu, czy jedziemy w góry, czy jedziemy nad morze, czy z kolegami, nie wiem, robimy jakiś raut, czy je po prostu rozpalimy ognisko i będziemy gawędzić się przez północ, obserwując gwiazdy na niebie, to przecież jest wszystko też geografia. Więc no, ja tutaj z wieloletnim stażem, instruktorka harcerska, fascynują mnie ogniska, nieprzespane noce nad rozgwieżdżonym niebem, warty nocne oczywiście, bieganie po lasach, chaszczach, gry terenowe, bo to jest coś, co dużo wniosło w moje życie i w moje postrzeganie jakby tego, tego co dzisiaj strasznie doceniam, czego mi czasem brak, szczególnie teraz, gdy mamy te wszystkie obostrzenia pandemiczne, kiedy nie możemy się tak przemieszczać, jakbyśmy tego bardzo chcieli. No dobrze, ale to jest takie trochę wprowadzenie, ale też jakby dojrzewanie do tego, co za chwilę będzie takim naszym clue, bo zaczniemy mówić o świecie. To, drodzy Państwo, czym jest dla nas ten świat? To jaki jest ten świat? Możecie, jeśli możecie, to bo oczywiście zawsze namawiam do tego, żeby zapisywać na czacie swoje złote myśli, ponieważ to jest coś, co zawsze nas uwspólni, nasze doświadczenia, więc możemy tutaj wspólnie jakby debatować, ale ważna jest też ta chwila refleksji. To jaki jest ten nasz świat, jak my go postrzegamy, jak go rozumiemy, co, czym on jest, gdyby tak chcieć komuś zdefiniować świat. Mam kilka propozycji.
Bardzo wolno przechodzą u mnie slajdy, więc no, uzbrajam się w cierpliwość. No dobrze, to pytanie następne. Czy świat nasz, w naszym wyobrażeniu i rozumieniu, jest właśnie taki? Czyli wiemy, że już dzisiaj nikt się nie zastanawia nad tym, chociaż ostatnio na lekcji w ósmej klasie uczniowie nie byli pewni, jak to jest, czy ta Ziemia wokół Słońca, czy ta Słońce wokół Ziemi. I powiem szczerze, że to jest kolejny raz, kiedy się zastanawiam, no jak to się dzieje, że to im ulatuje, bo to jest taka wiedza, którą się powtarza, którą się no, omawia i na geografii, ale no nie tylko, przecież tak samo na historii, wszystkie odkrycia geograficzne, wszystkie dowody tego, że to Ziemia po pierwsze jest okrągła, no to przynajmniej już tyle wiemy, ale też zaglądamy czasem do globusa, niezależnie od lekcji geografii, ale też no, jak to jest jako planeta i my o tych planetach tak naprawdę, patrząc na doświadczenia i to, co uczniowie są w stanie mi tak po prostu odpowiedzieć, oni się bardzo często zastanawiają. To jest tak jakby w ogóle wiedza, którą zdobywają w szkole, nie była ugruntowana, jakby ona uciekała im, nie wiem, prawą ręką biorą, lewą ręką gubią i tak to wygląda. No ale cały czas mówimy to w kontekście wstępu do geografii świata dziecka. Zastanawiałam się nad tym, jak to jest, że oni gubią tą wiedzę, że to jest coś, co się o nich obija, a nie zostaje. No, dojdziemy oczywiście troszeczkę dalej do tego, co za tym może stać, natomiast, drodzy Państwo, to na pewno jest coś, co mogło być już dawno ugruntowane poprzez, nie wiem, rozmowy, poprzez odkrycia, poprzez wspólne postrzeganie i wcale nie nauczyciel i nie dopiero przedmiot geografia, czy też na początku przyroda w szkole, są tymi przedmiotami, które im to dopiero uświadamiają. Nie można założyć, że na geografię przychodzą dzieci, młodzież, która dopiero zaczyna się tego przedmiotu uczyć. To jest, oni przychodzą już z wiedzą i to powinno być takim słusznym założeniem. No ale przyjrzyjmy się, bo to jest takie nasze wyobrażenie, że mamy kulę ziemską, że mamy wszechświat, że jest układ słoneczny, że wszystkie planety krążą wokół Słońca, że mamy księżyce. To byśmy tak zdefiniowali ogólnie świat, powiedzmy. Ale czy ten świat to jest rzeczywiście taka tylko planeta okrągła, lądy oblane wodą? No też nie, bo gdyby tak chcieć pokazywać dziecku świat, to nie polecimy z nim w kosmos, tylko oczywiście świat wygląda tak, jakim go postrzegamy, czyli to, co jesteśmy w stanie zauważyć. Czyli krótko mówiąc, świat to jest wszystko to, czego doświadczamy, tam, gdzie jesteśmy. Dlatego tak ważne jest, żeby tam wszędzie być. Dlatego tak ważne jest, że część tych młodych ludzi, którzy nie mieli do tej pory szans, powiedzmy, podróżowania, wychylania się poza obszar lokalnego świadka swojej najbliższej miejscowości, mogą, no mogli przynajmniej dotychczas gdzieś dalej się wynurzyć, wyruszyć i poczuć, jak to jest, gdy wieje bryza morska, poczuć szum, usłyszeć szum fal, zobaczyć, jak wysokie są góry, ile trzeba włożyć wysiłku w to, żeby podejść pod górkę i spojrzeć dopiero ze szczytu, że również nasz świat to są wschody i zachody słońca, że to są nasze kwiaty, które się zamykają, otwierają, że to są liście jesienne, ale że to jest również nasze menu, które jemy. I to wszystko te oczy dziecka chłoną. Ważne jest, żeby one nie tylko widziały, ale również doświadczały, ale to nie chodzi tylko o to, żeby być i żeby widzieć, tylko chodzi również o to, żeby to coś celebrować, czyli żeby doceniać te chwile, żeby móc się zatrzymać, czyli geografia tak naprawdę zaczyna się dużo, dużo wcześniej, bo jeżeli w dzieciństwie zobaczymy i zaczniemy dostrzegać pewne rzeczy, to po prostu później na geografię one się powinny odklejać. I tutaj przyznaję się, że jestem wielokrotnie zaskoczona, jak dalece doświadczenia dzieci nie są, mają tak mało świadomości albo uważności, albo ważności w ogóle chwili, kiedy oni czegoś doświadczali.
zdarza się, że pytamy dzieciom, mówimy o górach, góry Izerskie, no gdzieś najbliższe powiedzmy, ja pochodzę z Kalisza, nadaję teraz z Kalisza i z Kalisza najbliżej nam będzie w Karkonosze, w Sudety, czyli te gdzieś wycieczki najbliższe szkolne się odbywają właśnie tam. I wyobraźcie sobie Państwo, że tak naprawdę dzieci, o te góry, to one chyba były, to były chyba te góry. No jakieś one takie były, tak, taka płaska, no to chyba tak, to góry stołowe, o, góry stołowe. I generalnie chodzi o to, że po prostu te dzieci nie mają w ogóle zakodowanych tych nazw, w jakich miejscach były, czego dokładnie doświadczyły, po co w ogóle tam pojechały. I stąd dla mnie ta rola przewodników jest niesamowicie ważna, ponieważ jako pilot często towarzyszę ich pracy i no, jedni przewodnicy potrafią zakochać każdego w tym miejscu, po którym oprowadzają, a inni potrafią po prostu przeprowadzić każdą jedną grupę tak, że może przyjść następna i będzie się działo. Dlatego też my wszyscy mamy dużą rolę odgrywamy w tym, czym jest geografia świata dziecka. No ale przyjrzyjmy się temu, co to znaczy tak naprawdę ta geografia świata dziecka, czyli jak dziecko to postrzega. Czym jest świat dla dziecka? Świat dla dziecka to jest świat dotyku, przyjemnych wrażeń, to jest świat odkryć małych roślinek, płatków, małych rzeczy, które znajdujemy, które możemy im wskazać, które one się zaciekawią i mogą podnieść przede wszystkim. To jest coś, czym mogą się zachwycić, coś, czego mogą doświadczyć, coś, kto coś im wytłumaczy, pokaże, wskaże, porozmawia na ten temat, czyli uzna, że to jest coś bardzo ważnego, jeśli chodzi o ich doświadczenie. To są pierwsze doświadczenia i to jest tak naprawdę to ten świat, czyli ta geografia dziecka. Dziecko w świecie uczuć, emocji, relacji, ciepła, kontaktu, doświadczeń, różnych doświadczeń, tak? Bo za chwilę, gdybyśmy chcieli powiedzieć coś więcej o dzieciach, to tak naprawdę małe dziecko poznaje świat przez dotyk i przez ruch. Musi wszędzie być, musi się położyć, musi usiąść, musi dotknąć, musi złożyć, musi rozciągnąć, musi rozkręcić po to, żeby poczuć tą siłę sprawstwa i poznania. Na przykład chociażby w praktyce Montessori takim zaskakującym elementem, ale to się wpisuje oczywiście też w doświadczanie chwili jakiegoś przedmiotu. Dzieci zakręcają i odkręcają wielokrotnie, ale to naprawdę bardzo często, wielokrotnie tubki, pudełka od kremów, od czegoś innego. Po prostu sam fakt tego ruchu, zakręcania, odkręcania jest ciekawy. Przełóżmy to na geografię, co można wielokrotnie zrobić. Moje małe dziecko na przykład potrafiło kilkadziesiąt razy biec za odpływającym przy odpływie morzem w Wielkiej Brytanii, gdzie były silne przypływy i odpływy i tak naprawdę z każdą godziną o te kilkaset metrów dalej to morze było po to, żeby nalać wody do fosy, którą właśnie zbudowaliśmy. I to jest ten świat dziecka, które poznaje tą geografię. Dlatego geografia świata, mówi mama, tata, to jest wszystko to, co potrafimy pokazać, wskazać temu dziecku i ugruntować przede wszystkim w doświadczeniach. Ale oczywiście cały czas jeszcze jesteśmy w takiej fazie, kiedy no, rozgrzewamy temat, powiedzmy. Jest to takie cały czas wprowadzenie. Właściwie nie odkrywamy tutaj żadnej treści, której byśmy nie wiedzieli. Natomiast dla mnie istotne jest to, że mówimy o geografii, która nie jest tylko przedmiotem szkolnym, tylko jest czymś więcej. Jest czymś, co czujemy, o czym potrafimy rozmawiać, z czymś przy okazji wydarzeniem, sytuacją, miejscem, w którym nawiązuje relacje, rozmowę, wymieniamy informacje, nazywamy pewne nowe rzeczy, zjawiska. I dlatego rodzic jest tym pierwszym nauczycielem dziecka, czyli jest jego przewodnikiem. To od niego zależy, czy będziemy się bać
tego zimna, chłodu, śniegu, czy będziemy uczyć się jakoś przechodzić do porządku dziennego przy złościach i różnych wybuchach emocji, czy będziemy poszukiwać, czy będziemy to robić razem, czy będziemy to robić samotnie, czy będziemy się bawić przy okazji prozaicznych, codziennych sytuacji, czy będziemy potrafili czerpać przyjemności wtedy, kiedy nie będziemy robić tego tylko i wyłącznie sami, tylko w czyimś towarzystwie. Po prostu jest bardzo przyjemnie porozmawiać tak naprawdę o wszystkim, czyli mieć tego przyjaciela, przewodnika, kogoś, komu możemy zaufać, że jak zadamy pytanie, to otrzymujemy odpowiedź. Nie wiem, czy macie Państwo też takie doświadczenie, jeżeli są tutaj oczywiście też nauczyciele geografii. Zadajemy pytania w szkole już od piątej klasy, chociaż piąta klasa jest dosyć spontaniczną jeszcze grupą dosyć i wszystko te dzieci, które wiedzą, to rzeczywiście są w stanie bardzo ładnie wyartykułować, zapytać, mają tę odwagę, umieją nawet też jakby dokonywać takiej samooceny, oceny sytuacji, wiedzy bądź braku wiedzy. I to jest bardzo fajne, ale też widać wielokrotnie od razu dzieci, które nie mają pewnych tych doświadczeń, o których tutaj na tym slajdzie chciałam zakomunikować poprzez te zdjęcia. Czyli dzieci, które nie są pewne, czy wiedzą, nie są pewne, czy to jest to, o czym ja mówię. Dzieci, które nie są pewne relacji, w której by mogły zadać pytanie, w szerszym gronie, również wśród rówieśników, którzy bywają czasami no, takimi bardzo mało wyrozumiałymi partnerami w rozmowie na temat geografii, czy świata, czy w ogóle wszystkiego tego, co nas otacza. I ten slajd tutaj, który jest przed nami, te wszystkie zdjęcia, specjalnie pracuję tutaj głównie obrazem tym razem, zazwyczaj robię jakieś różne warsztatowe tutaj ćwiczenia, natomiast tym razem chodziło mi o to, żeby zbombardować nas tymi obrazami, które są tak naprawdę naszymi doświadczeniami często. Pytanie, czy są u wszystkich i co można zrobić, jeżeli nie u wszystkich one wystąpiły, bo jakby wtedy ta sytuacja przechodzi dopiero na poziom szkoły, w której zaczynamy mówić o deficytach, zaczynamy mówić o trudnościach, zaczynamy w ogóle rzeczywiście ten przedmiot od nowa, ponieważ on jest nieuświadomiony, nawet jeżeli jakkolwiek wystąpił elementarnie wcześniej w życiu dziecka. I to jest bardzo też istotne, żeby o tym rozmawiać na przykład z rodzicami, żeby o tym rozmawiać z dziećmi, żeby im przypominać o tym, to pamiętasz jak to było? To jak rozwiązałeś tą sytuację? Albo pamiętasz, co ty widziałeś, albo co czułeś wtedy, kiedy ta góra była tak blisko ciebie i co ty sobie wtedy pomyślałeś? Więc wydaje mi się, że geografia jest jako nauka bardzo trudnym przedmiotem, ponieważ jest matematyczna, jest tam dużo fizyki, no zdarzają się pierwiastki również chemiczne, dużo biologii, ale też dużo słów, które są słowami specjalistycznymi i podręczniki, które dzisiaj dzieci mają zaproponowane do nauki, są opisane bardzo takim wymagającym od nich koncentracji i skupieniu na próbie zrozumienia sensu pewnych zdań, pewnych zwrotów. Ja tutaj zawsze powiem, że i to powtarzam praktycznie co szkolenie, co jakieś, które udaje mi się prowadzić, że rzeczywiście ukształtowanie powierzchni terenu Polski. Są to wszystkie magiczne słowa, które tak naprawdę są dosyć abstrakcyjne w porównaniu do takiego przeciętnego rozumienia dziecka. W większości sprawiają one trudności, tylko pytanie to dlaczego tak jest? Bo co, wcześniej terenu nie było? Bo co, wcześniej nie było żadnych powierzchni w doświadczeniu? Czy nic nie kształtowaliśmy? Nie ma po prostu powiązań żadnych z żadnymi sytuacjami, doświadczeniami po to, żeby one były przenośne na konkretną lekcję później geografii. Ale jeżeli są tutaj, albo my wszyscy, nawet jako nauczyciele, jesteśmy rodzicami, to zobaczcie, jak
to, co tutaj się wydarza na tych slajdach, jest trudne do przeniesienia na sytuację dydaktyczną w szkole. Tego się nie da zastosować. Nie jesteśmy w stanie prowadzić każdego ucznia za rękę. Nie jesteśmy w stanie opanować wszystkich emocji, z którymi dzieci wchodzą. Nie jesteśmy w stanie wszystkich tak samo wszystkim uprzyjemnić lekcji, która jest dla wszystkich, powiedzmy tam 23-25 osób. Nie jesteśmy w stanie tak samo zaeksperymentować, żeby to było idealnie dopasowane do każdego typu potrzeb każdego z tych uczniów, którzy są na lekcji. Dlatego ten slajd jest taką granicą, która jakby wyposaża dziecko we wszystkie te kompetencje, bo za chwilę też o nich będę chciała chwilę się zatrzymać, powiedzieć, zanim przejdziemy do dydaktyki, którą będziemy się zajmować my jako nauczyciele dydaktycy. No więc przejdźmy dalej. I byli sobie tutaj rodzice. I teraz chciałabym powiedzieć, że to wszystko, o czym przed chwilą na zdjęciach mieliśmy wspomniane, możemy odnieść do tego, o czym mówią na przykład panie w klasach 1-3, o czym rozmawia się często w przedszkolu. Bo to jest takie przejście, zanim dzieci będą już całkowicie, będzie się od nich wymagało tej samodzielności w procesie dydaktycznym szkoły, w klasie 5, 6, 7, 8 i wyżej. Ja tutaj z pełną premedytacją odnoszę się do profilu inteligencji stworzonego przez amerykańskiego badacza, psychologa Howarda Gardnera, o którym dużo na pewno wielokrotnie już Państwo słyszeliście, ale jeżeli patrzymy na to z pozycji rodzica, być może nie wszyscy rodzice też. Natomiast chciałabym te 8 inteligencji tutaj bardzo mocno naznaczyć. Przypomnijcie sobie zdjęcia z poprzednich slajdów, kiedy to można byłoby mówić o rozwijaniu inteligencji matematyczno-logicznej. Wszędzie tam, gdzie mamy płatki, wszędzie tam, gdzie możemy je policzyć, wszędzie tam, gdzie mamy kształty, wszędzie tam, gdzie mamy symetrię, wszędzie tam, gdzie mamy jakieś odległości, mamy jakieś bryły, mamy jakieś konstrukcje, drogę poszukiwania czegokolwiek, jest to oczywiście matematyczno-logiczna inteligencja kształtowana poprzez zabawę i poprzez po prostu codzienne czynności. Inteligencja ruchowa, no wszędzie tam, gdzie my z małymi dziećmi po prostu, krótko mówiąc, brykamy, po to, żeby nabiegał się, naskakał się, nabawił się, ale oczywiście to jest bardzo ważne. Szczególnie jeżeli jesteśmy jeszcze współudziałowcami w tej przyczynie, w tej zabawie ruchowej, jest to na pewno też bardzo mocno podbudowane emocjonalnie i dodające mnóstwo pewności też siebie, co się za chwilę przełoży też na inną kompetencję oczywiście, ale wszelki ruch, który tutaj też na slajdach występował, oczywiście rodzic kształtuje i rozwija. Kompetencja językowa. Zobaczcie Państwo, przypomnijcie sobie, ile było zdjęć z rozmową, z tą komunikacją, z tym nawet spojrzeniem chociażby, to jest też oczywiście komunikat, o pozytywnych emocjach, o pozytywnym zabarwieniu. A zatem językowa to znaczy, że mówimy, że mamy odwagę zapytać, że możemy konkludować, że możemy analizować, wyciągać wnioski, możemy się mądrować, przegadywać, odpowiadać. Wszystkie te ćwiczenia tak naprawdę zabawowe, one są tutaj bardzo ważne, ale takim pierwszym mentorem, takim pierwszym mówcą oczywiście są rodzice. Dalej mamy muzyczną, czyli to, czego dzieci słuchają, to, z czym dzieci obcują, to, czy dzieci jak idą do lasu, słyszą również odgłosy lasu, to, że mówiliśmy o szumie morza. I wszystko to, co jest do usłyszenia, trzeba zaznaczyć, trzeba wskazać dziecku, zaakcentować. To jest coś, czego się słucha.
i my jako przewodnicy od małego dziecka po prostu i temu małemu dziecku przede wszystkim akcentujemy i pokazujemy. Tego słuchamy, to jest, w tym jest wielka moc, to jest bardzo ważne, to jest piękne. I oczywiście za tym idzie oczywiście nazewnictwo. Dalej mamy wizualno-przestrzenną. Wszystkie zabawy, które robimy, nie wiem, skakanie w klasy, układanie wieży, budowanie z klocków, no wszystkie konstrukcyjne tak naprawdę zabawy, budowanie zamków z piasku, oczywiście wizualno-przestrzenne, rysowanie na kartce jak najbardziej oczywiście też. No i teraz zobaczcie Państwo, wszystkie te formy zabawy, bo my zawsze patrzymy, no tak, pobawiliśmy się w klocki, pobawiliśmy się ciuchcią, pobawiliśmy się lalkami, pobawiliśmy się, coś jeszcze poropiliśmy, poskakaliśmy i tak dalej. Przekładają się tak naprawdę w tych relacjach, które budowaliśmy z dzieckiem, na wszystkie te kompetencje, które teraz tutaj po lewej stronie nam wynikną z tego. Jest kompetencja refleksyjna, czyli potrafię zreflektować, o co chodziło, jaka była zasadność, jaka była celowość, czy było warto. Czyli możemy wnioskować, tak? Analizować, wnioskować wszystko to, co się wokół nas dzieje. To jest przyczyna, skutek też między innymi oczywiście, która jest bardzo pożądana później i oczekiwana i niezbywale potrzebna oczywiście do nauki niemalże każdego przedmiotu szkolnego, gdzie na kształtowanie tej kompetencji tak naprawdę później w szkole, w tym procesie dydaktycznym przeznaczonym dla grupy, którą no, w dużej rozpiętości mamy. Po prostu nie ma na to już czasu, żeby wtedy ją kształtować. My wtedy powinniśmy z niej korzystać. Dalej mamy interpersonalną. Jeszcze powinna być też oczywiście intrapersonalna, ale no, powiedzmy, że na tej interpersonalnej tutaj jakby w tej definicji się oprzemy. To jest coś, co pozwala nam przede wszystkim komunikować się z innymi, ale też w takim odniesieniu do samego siebie. Ja wiem, kim jestem, wiem, dlaczego tak uważam, wyrażam swoje zdanie i mówię, wiem, że wyrażam je przed innymi. Nawiązuję, wygłaszam swoje komunikaty, nawiązuję relacje, mam coś do powiedzenia, mam ci coś do zakomunikowania, coś mi się bardziej lub mniej podoba. Więc jakby do tego, żeby się komunikować z innymi, musimy być bardzo świadomi też siebie, potrzebujemy być wewnętrznie dobrze zbudowani. Bo w przeciwnym razie będziemy mieć dzieci, zresztą nieśmiałość bardzo często występuje, natomiast ta nieśmiałość nie zawsze się tylko wiąże z tym, że ktoś nie ma poczucia swojej wartości, tylko zupełnie jakby z innej konstrukcji powiedzmy osobowościowej. Natomiast czasami jest symptomem właśnie tego, że tak naprawdę nie jesteśmy pewni, czy będziemy mieć rację, czy my w ogóle dobrze wiemy, czy to jest to, o co tutaj chodzi, uogólniając już bardzo w tej chwili. I ostatnia to jest przyrodnicza. Przyrodnicza to nie jest tylko kwestia tego, czy rozpoznaje, odróżnia rośliny od drzewa, tylko przyrodnicza to jest również zmysł obserwacji, dostrzegania pewnych zależności, też przyczyna, skutek oczywiście, ale też cierpliwość, też umiejętność zatrzymania się, dostrzegania detali albo ogarniania w ogóle właśnie całości zjawisk, które zachodzą. I no nie każdy to potrafi. Czyli jeżeli będziemy z tym dzieckiem jako rodzic, bo jesteśmy na tym etapie, rozmawiać, nawiązywać, budować ten cały jego świat, ale też jego samego jako konstrukcję, to oczywiście wyposażamy go w takie kompetencje, w takie inteligencje na ten moment powiemy, które pozwolą mu bardzo dobrze później funkcjonować. To jest jego kapitał, z którym wchodzi w świat najpierw przedszkola, chociaż na poziomie przedszkola to też je również rzeczywiście rozwija, wzmacnia poprzez pracę w przedszkolu, dalej wchodzi w świat szkoły, gdzie coraz im dalej w klasie, im wyższe klasy, tym bardziej z tego powinien już móc korzystać. Natomiast dzieje się coś takiego i ja to mówię na przykładzie geografii, ale na geografii jest to odczuwalne bardzo. Dzieci na przestrzeni tych lat szkolnych tak bardzo skupiają się na ocenach, na wykonaniu zadania, na tej zadaniowości przede wszystkim, że oni zapominają w ogóle, co wiedzą,
co wiedzieli, co już było ich doświadczeniem. Jakby w ogóle nie korzystają właśnie z tych interpersonalnych, refleksyjnych, czy nawet przyrodniczych, czy wizualno, w ogóle jakby nie korzystają z tych kompetencji, które tak naprawdę w sobie już mają, tylko one są gdzieś odrzucone w głęboki kąt, bo przede wszystkim zadanie, przede wszystkim ocena. To jest taka trochę strata, bo również na geografii, gdzie no, chciałoby się ciut więcej takiej zadaniowości, no wprost nie wyobrażam sobie tylko stosować. A zatem teraz uwaga, przechodzimy z takiego czasu geografii świata budowanej przez do tej pory rodzica i jego najbliższe otoczenie, przechodzimy do kompetencji, czyli jesteśmy w szkole. Zakładam, że geografia akurat wchodzi w piątej klasie, zaczyna się, mówimy o kompetencjach, z którymi spotykają się nauczyciele z dziećmi w klasie i zaraz zacznie się proces dydaktyczny. Będzie to bardzo ważne spotkanie, ponieważ z tych wszystkich ciepłych, relacyjnych, bezpiecznych doświadczeń i sytuacji, a także i wiedzy o świecie, przejdziemy, włączymy się w proces, który będzie od nas czegoś wymagał. I teraz przyjrzyjmy się, dlaczego to jest takie ważne. Kompetencje to, i tutaj w zeszłym roku bardzo dzielnie o 8 kompetencjach kluczowych, wszystkie, każde webinarium było poświęcone innej kompetencji, więc ja jeszcze głową mówiłam, szczególnie na przykładzie platformy, którą nadal wspieram, Matematyka bez reszty i metoda projektu wydawnictwa multimedialnego EduExpert. Natomiast troszeczkę jakby odchodząc już od samych multimediów, nadal jestem bardzo blisko tych 8 kompetencji, ponieważ one bardzo bliskie są z kolei tym 8 inteligencjom wielorakim Howarda Gardnera, które potrafią nas wszystkich tak naprawdę zdefiniować. One się zmieniają, ten profil się zmienia w zależności od aktywności, które mamy. Czyli dlatego u dziecka one są takie bardzo łatwe do jakby wyrzeźbienia, ułożenia i rozwinięcia, ponieważ główne aktywności dziecka się wiążą w przedszkolu z przedszkolem, czyli też już w pracach takich przedszkolnych. Później wchodzi do szkoły 1-3 i te kompetencje, te inteligencje wielorakie oczywiście też pięknie się kształtują i rozwijają bardzo, nawet bym powiedziała tak regularnie. I zasadnie, ponieważ cały świat dziecka się głównie skupia na czynnościach związanych ze szkołą. Natomiast musimy pamiętać, że te inteligencje wielorakie tak naprawdę one również są w nas, my mamy jako dorośli, tylko że nasze profile inteligencji się zmieniają w zależności od aktywności, które przejmujemy. Czyli mnie na przykład się zdarzyło przez 12 lat uczyć się języka niemieckiego w szkole, ale kiedyś tylko pilotowałam i tylko tłumaczyłam i byłam w terenie wśród ludzi w różnych dziwnych miejscach. I jestem pewna, że w każdej jakiejś periodzie swojego życia i różnych aktywności po prostu ten mój profil na pewno ulegał zmianie. Dzisiaj jakąś taką kwintesencją wszystkiego, czego doświadczyłam wcześniej, jest właśnie to, że mogę uczyć geografii, a jednocześnie prowadzić nie tylko webinaria, ale również i szkolenia i warsztaty w Centrum Doskonalenia Edukacyjnego, ale też w wielu projektach i pisać różne opracowania, które wspomagają naukę geografii, czy też nauk przyrodniczych w e-podręcznikach. Wracając do kompetencji, to teraz chciałabym tylko, absolutnie nie wykładając o tych kompetencjach, przypomnieć, zobaczcie Państwo, jakie te kompetencje my jako nauczyciele teraz rozwijamy na lekcjach, każdej lekcji. Nie ma przedmiotu, na którym by którejkolwiek kompetencji nie dało się zasadnie rozwinąć, oczywiście zakładając, że jest to nasz cel. A zatem mamy kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, mamy kompetencje, czyli budowy zdania, opisu, rozwiniętych wypowiedzi na jakiś temat, jakichś wynurzeń itd., itd. Czyli generalnie pracujemy na słowniku i na związkach frazeologicznych, i na wszystkich innych związkach pomiędzy każdym jednym wyrazem, który składa się na treść jakiegokolwiek zdania wypowiadanego. Dalej, kompetencje w zakresie wielojęzyczności. Tutaj będziemy mówić o szeroko rozumianej wielojęzyczności, czyli będziemy mówić nie tylko o językach obcych, ale zobaczcie, kiedyś mieliśmy słowniki, była encyklopedia,
zanim powstała, oczywiście pojawił się internet. Ja jestem z takich czasów, kiedy ja miałam słownik wyrazów obcych i się otwierało słownik wyrazów obcych i tam się szukało tych wyrazów obcego pochodzenia. Czyli to jest taka mniej więcej kompetencja, w której szukamy znaczeń, przybliżamy sobie znaczenia, które są zaczerpnięte z innych języków albo z jakichś dyscyplin, które są nam, no takie są mniej codzienne, powiedzmy, tak, ale też mamy język matematyki, mamy język sztuki, mamy język geografii również i to jest ważne, żeby adekwatnie nazywać. To tutaj się między innymi zmieści właśnie ten temat, który podałam jako przykład, czyli ukształtowanie powierzchni terenu. Ale to nawet, wiecie Państwo, to jest niesamowite, że jak się mówi o Układzie Słonecznym, to dzieci niekoniecznie wiedzą, o czym my mówimy. Jak się mówi o zasadzie, piszemy wielką literą Układ Słoneczny i wszystkie nazwy planet, bo to są ich imiona, nie do końca się dla wszystkich to zdaje takie oczywiste. Wydaje mi się, że tak jak wszyscy zapamiętaliśmy, że rzeki, nazwy gór, tak, nazwy ważnych instytucji, krain geograficznych, państw, piszemy wielką literą. Oczywiście, że my to wszystko wiemy, bo znamy tą regułę. Natomiast jest mnóstwo takich pojęć, które weszły w nasze życie i też się piszemy wielką literą, powinniśmy pisać wielką literą, a o tym czasami po prostu zwyczajnie zapominamy. I to jest też coś, do czego my dorastamy. I to jest takie też płaszczyzna w tych kompetencjach kluczowych, w których zarówno nauczyciel, jak i rodzic, jak i uczeń, razem czasami musimy do tego dorosnąć i wspólnie, jakby uwspólnić swoje też doświadczenia i wiedzę z aktualności, które nam codzienność funduje. Kompetencje matematyczne, to już mówiliśmy, kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, to jest dzisiejszy nasz temat, technologii, inżynierii, to jest wszystko jakby matematyka stosowana z wykorzystaniem w konkretnych kontekstach, o tym za chwilę będzie trochę więcej. Kompetencje cyfrowe, z których niniejszym korzystamy, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się. I to jest takie coś, z czym właściwie jak się urodziliśmy, tak będziemy do końca życia się tego uczyć, bo w zależności od sytuacji, od naszych możliwości, od zadań, od celów, które sobie stawiamy, jakby będziemy ciągle czegoś nowego potrzebować i to rozwiązanie, które do tej pory dobrze funkcjonowało, to świat jednego jest, możemy być pewni, ciągle podlega jakimś zmianom, w związku z tym jakby do każdej zmiany musimy dorastać na nowo, czyli czegoś nowego się po prostu uczyć. Dalej, mamy kompetencje obywatelskie, czyli znajomość kraju, Europy, świata. Ja jestem obywatelem świata, ale tym samym Europy, obywatelem Polski i co to dla mnie oznacza, co powinienem wiedzieć, co powinnam wiedzieć, czego się ode mnie oczekuje, co jest mi potrzebne i tak dalej. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości to są też takie kompetencje, które, zobaczcie Państwo, jak dzieci uczymy jeździć na rowerze, jak dzieci uczymy zasad bezpieczeństwa podczas zjeżdżania na sankach, zjeżdżania na nartach, jazdy konnej, pływania, czy też, nie wiem, osiągania swoich celów, to nie ma tutaj, to jest właśnie ten wstęp do przedsiębiorczości. Porządek w pokoju, porządek na biurku, pamiętanie o lekcjach, odpracowywanie jakby, no wypracowywanie sobie tego, co jest dla mnie najważniejsze, ustanawianie priorytetów życiowych, to jest wszystko to, co się wiąże z przedsiębiorczością, jakkolwiek ona by później jako nauka nie wystąpiła w nauczaniu, czyli już w kształtowaniu w takim dydaktycznym rozumieniu. I dalej mamy kompetencje w zakresie świadomości ekspresji kulturalnej i tutaj zawsze podaję tą damę z łasiczką, ponieważ gdy był 2019 rok rokiem Leonarda da Vinci, jako fanka miłująca wielkiego mistrza, no więc ta dama z łasiczką tutaj na terenach Polski, w naszym Muzeum Narodowym, po prostu jest taką dla mnie takim sztandarem, którym przypomina, że Leonardo da Vinci również w naszym kraju jest otwarty i czeka na cały świat. I dlatego ten cały świat zapraszamy tutaj z racji tego, że no właśnie możemy
w naszym Krakowie ugościć. Ale co to oznacza również dla nas? I teraz zobaczcie, kompetencje będą wszystkie pozostałe. Muszę wiedzieć, czyli przeczytać i zrozumieć, co to jest za obraz. Kto to był Leonardo da Vinci? Mamy w zakresie wielojęzyczności. Wiemy, jaki to jest obraz, o czym my mówimy. Czyli jak kogoś zapraszamy do tego, żeby przyjechał, zobaczył ten obraz, dlaczego warto w ogóle do tego Krakowa tam pojechać, to również musimy wiedzieć, co to jest za obraz. Z czym to się wiąże? Dalej, z technologią, czyli wykorzystujemy go, ją chociażby po to, żeby ten obraz nadal mógł istnieć tutaj, żeby on mógł być, czy nawet, nie wiem, można przesłać reprodukcję, to już użyliśmy różnej technologii i tak dalej, czyli zobaczcie Państwo, to jest mnóstwo rzeczy, które związane z tym obrazem są i łączą wszystkie te kompetencje. Dzisiaj wykorzystuję wydanie cyfrowe, damy z łasiczką, ale osobiste, społeczne w zakresie umiejętności uczenia się pozwalają mi dzisiaj patrzeć na ten obraz i widzieć dużo więcej niż zanim sobie uświadomiłam, o jakim obrazie dzisiaj rozmawiamy. Ostatnio miałam taką niesamowitą przyjemność prowadzić szkolenie też w bardzo przyjemnym gronie pedagogów i właśnie tak doszło, przypomniało mi się, to było niesamowite odkrycie, że tak naprawdę damę z łasiczką jako reprodukcję miałam powieszoną zawsze w moim pokoju dziecięcym nad łóżkiem i wisiało przez całe moje dzieciństwo. I podobała mi się, zawsze wiedziałam, że to jest dama z łasiczką i nic więcej. I dopiero gdy odkryłam ten obraz, odkryłam Leonarda, odkryłam jego wartość, walory i całą historię związaną z tym obrazem, to ten obraz dopiero tak naprawdę do mnie przemówił. Czyli tu mówimy o ósmej kompetencji, czyli w zakresie świadomości ekspresji kulturalnej, ale również przedsiębiorczości. Dlaczego ten obraz jest taki cenny? Dlaczego on jest taki ważny? Co to znaczy, że on tyle kosztował i dlaczego on jest takim dobrem narodowym. To jest bardzo w dużym skrócie opis, przedstawienie, przybliżenie tych kompetencji kluczowych, które właśnie niniejszym kształtujemy i takie mamy zadanie kształtować również świat dziecka. Czyli w świecie dziecka on musi wiedzieć, że Leonardo był z Włoch, że Włochy to są w Europie, a dzieci tego nie wiedzą, dzieci w ogóle nie wiedzą, mapa dla nich to jest w ogóle odkrycie. Globus to się zastanawiają, czy w ogóle powinny mieć w domu. To są takie rzeczy, które ja teraz nie podaję, dlatego że wymyślam, tylko to są naprawdę moje doświadczenia nauczyciela geografii w zderzeniu z współczesną młodzieżą, dziećmi. Więc mapa, globus, oblicza, siatka kartograficzna, obliczanie odległości, w ogóle wyobrażenie sobie, no po co poza GPS-em właściwie cokolwiek więcej jest potrzebne. Zasadność tego jest bardzo taka podważona, ponieważ no, jest jedno, jest telefon, jest internet, tylko że może za mało na razie wiedzą, że gdy wyłącza się internet, to trzeba sobie też poradzić i znaleźć różne miejsca i to mówię z racji bycia pilotem, zdarzają już takie sytuacje i trzeba sobie naprawdę czasem poradzić w różnych dziwnych sytuacjach. I wtedy te wszystkie kompetencje oczywiście tutaj błyszczą. Ale drodzy Państwo, dzisiaj tak naprawdę mówimy o geografii, a geografia łączy się w kompetencjach z tymi naukami przyrodniczymi. Dlatego, że wcześniej, gdy mówiliśmy o tym, że dziecko może dosięgnąć roślinkę, zauważyć spadające liście, dziecko może, nie wiem, zauważyć, doświadczyć chłodu śniegu, potarzać się w tym śniegu, pozjeżdżać na śniegu, czy on jest taki, czy inny, jakie ma właściwości. To jest wszystko to, czego doświadczamy właśnie w zakresie nauk przyrodniczych. Jedyna rzecz, jaką bym chciała tutaj bardzo mocno zaakcentować, to taka, że rodzice o tym nie rozmawiają. Rodzice nawet nad tym się nie zastanawiali. W szkole nie ma czasu, żeby o tym rozmawiać z rodzicami, a w zasadzie, gdy przyjmujemy dzieci do szkoły, to tego od rodziców powinniśmy wymagać, albo inaczej, wymagamy, nie mówiąc, że to jest treść, którą czy dziecko na pewno to ma i zostało tak wyposażone. Więc
chciałabym dzisiaj określić taką granicę. Taki też był między innymi cel. Co jest między tym wyobrażeniem geografii przez rodziców, wyobrażeniem geografii przez dzieci i wyobrażeniem tym naszym naukowym, szkolnym wyobrażeniem geografii jako tej naukowej, szkolnej. Zobaczcie Państwo, co to są te zdolności w zakresie nauk przyrodniczych. Ja pozwolę sobie przeczytać tylko momencik. Tutaj sobie poradzę jakoś z tekstem. Kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych dotyczą zdolności, chęci wyjaśniania świata przyrody z wykorzystaniem istniejącego zasobu wiedzy i stosowanych metod, w tym obserwacji, eksperymentów, w celu sformułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach. Tak naprawdę tutaj jest napisane wszystko to, o czym mówiłam, kiedy zapewniamy to, bawiąc się z dziećmi i pokazując im świat. Czyli świat, tak naprawdę to dziecko już eksperymentowało, to dziecko już obserwowało, to dziecko już umiało dokonywać pewnych analiz, wyciągać pewne wnioski i wiedzieć, że jest jakaś zasadność, jest jakaś reguła w tym świecie przyrody i również wykorzystywania tego świata oczywiście pod swoje założone cele. I to jest coś, co dziecko mogłoby mieć dużo bardziej uświadomione, natomiast doświadczenie moje z perspektywy przyjmującego nauczyciela te dzieci po prostu nie mają tego. Czyli co się dzieje, że one po prostu tego nie wiedzą, że wiedzą. Kompetencje techniczne i inżynierskie to stosowanie tej wiedzy i metod w odpowiedzi na postrzegane ludzkie potrzeby i wymagania. Czyli tak naprawdę cała technologia, inżynieria to jest nic innego jak wykorzystanie tej wiedzy na temat reguł istniejącego świata. A kiedy poznawaliśmy reguły istniejącego świata? Od malutkiego dziecka tak naprawdę. Zobaczcie, ja tych obrazków, tam strasznie dużo tych zdjęć powklejałam, ale rzeczywiście tak jest. Wszystkie te zasadności, one są dużo wcześniej pokazywane dzieciom i one je wcześniej dużo bardziej, częściej chyba stosują i w zabawie. W momencie, kiedy przechodzą do zadaniowości w szkolnym jakby wydaniu wiedzy, zapominają o tym. I ostatnie kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii obejmują rozumienie zmian powodowanych przez działalność człowieka oraz rozumienie swojej odpowiedzialności jako obywatela. No, obywatel to będzie przedsiębiorca, obywatel to będzie biorca, obywatel to będzie zwykły mieszkaniec jakiejś części świata, to będzie turysta, to będziemy wszyscy w każdym wydaniu, gdziekolwiek byśmy na tym świecie nie byli. I dlatego rozumienie tego, zobaczcie Państwo, co jest przedmiotem geografii. Mówimy o przyrodzie, czyli mamy kosmos, mamy przyrodę, mamy środowisko geograficzne, mamy geografię społeczno-ekonomiczną, no i mamy przede wszystkim świat zmodyfikowany poprzez działalność człowieka. I to jest też bardzo duży dział, ale wiecie, że chyba najbardziej nieuświadomiony sobie przez dzieci, jak bardzo mocno wpływamy na i jaki mamy wpływ na to, jakie zniszczenia bądź ochronę jesteśmy w stanie wprowadzić w świat przyrody. I to jest też coś, co jest tutaj bardzo ważną dla nas, powinno być przynajmniej informacją, również dla rodziców. Dlatego, że jak powiemy o ochronie środowiska, to ja nie mogę mówić na geografii czy też na przyrodzie, że słuchajcie, powinno się segregować. To jest kolor taki, taki i taki. Segregujemy to, to, to i to. Po czym przychodzą do domu i tego nie robią. Jest mało wody. Jak myślicie, dlaczego? No więc wyjaśniamy dlaczego. Na chemii na pewno każda pani to o tym będzie rozmawiała. Przychodzą do domu i nie wiedzą, dlaczego mają pod bieżącą wodą nie myć zębów, że mogą namydlić ręce, a potem spłukać. Co to znaczy oszczędzać w ogóle wodę? Dlaczego powinno się zbierać wodę deszczową, deszczówkę tak zwaną? Jest mnóstwo rzeczy, które ten świat dziecka mogłoby uwspólniać albo uspójniać, że tak powiem, może mało po polsku, ale geograficznie się zgadza, po to, żeby te doświadczenia, żeby ta wiedza nie była tylko wiedzą szkolną,
oddzieloną od tego, co rzeczywistym jest naszym życiem, bo geografia jest po prostu na co dzień, a tak jak tutaj zapowiadałam na Facebooku, po prostu geografia jest wszędzie. Jakiegokolwiek działu byśmy nie tknęli związanego z życiem człowieka, to po prostu życie człowieka na Ziemi definiuje geografia. I tego, czego nauczymy, jakiej geografii nauczymy dziecko, to taką będzie żyć później do końca życia. I samą geografią szkolną nie jesteśmy w stanie na niego wpłynąć, ani ukształtować wielu postaw i wartości, które z geograficznego punktu widzenia powinny być bardzo ważne. No ale spróbujmy przejść dalej. To był taki najdłuższy chyba wykład z teorii tego, co, o czym powinniśmy rozmawiać. Tak naprawdę jestem zwolenniczką organizacji również warsztatów i myślę, że takie też już w końcu u nas w Centrum Doskonalenia Edukacyjnego zaistnieją. To nasza Akademia Specjalisty, ale również w tym dla rodzica, bo rodzice też skądś muszą czerpać informacje i takim źródłem być może takie webinaria również dla rodziców powinny być. Ale przyjrzyjmy się dalszej propozycji. Ja tylko przepraszam, Monika, jak zawsze będę cię pośpieszał troszeczkę, jest godzina już. Ja się bałam, że ja nie zdążę, ja tutaj po prostu się zagadałam, krótko mówiąc. To słuchajcie, no to już jakby dużo powiedziałam, mamy konkluzję, dochodzimy do konkluzji, więc już bardzo szybciutko. Więc podsumowanie, z czym się spotyka dziecko, ja już to powiedziałam, ale z czym się spotyka dziecko, gdy przychodzi do szkoły? Spotyka drugiego nauczyciela, dydaktyka. Co ma dydaktyk do zaoferowania dzieciom? Dydaktyk ma ławki, dydaktyk ma tablicę, ma mapę, ma globusy, ma komputer, jest presja czasu, może mieć mapy i różne stosować tam sobie metody, techniki, którymi przybliża, że tak powiem, ten świat geografii tej szkolnej. Ale to już jest tylko dydaktyka. To jest już coś, co jest całkowicie do wykorzystania wszystkiego tego, co mogło być wcześniej zakładane, zbudowane tak naprawdę poprzez no, tą geografię budowaną przez przewodnika rodzica. W przeciwnym razie, jeżeli tak nie było i jeżeli tego nie będziemy w jakiś sposób uwspólniać jako doświadczenia, zobaczcie, co się dzieje w głowie dziecka. To dziecko po prostu ma jarzącą się, żarzącą tutaj, rażącą wielką żarówkę i widać w tle, jak po prostu wszystkie niepojedyncze jakieś informacje, które z każdego przedmiotu do niego docierają i powinien je okazję ogarnąć, on po prostu tego nie ogarnia. Geografia, geografia, biologia to biologia, historia to historia. Generalnie nie ma czegoś takiego jak właśnie ugruntowanie tej wiedzy. I teraz dosłownie dwa zostały nam slajdy, ale chyba najprzyjemniejsze w tym wszystkim, bo jakby konkludując wszystkie moje rozważania, dywagacje i jakby spostrzeżenia co do geografii, to odwołuję się do jednego z moich ulubionych mówców, mentorów, do Jacka Walkiewicza, który w swoim wystąpieniu na TEDzie Pełna moc możliwości wypowiedział wiele pięknych, fajnych słów, natomiast ja tutaj bardzo lubię cytować go, że podróże kształcą, tu się zgadzamy wszystkich, ale dodał tak, ale już tylko wykształconych. Przykład dwa, które myślę, że nam trochę otworzą, o co tak naprawdę i jemu chodziło, ale również podpisuje się pod tym. Przykład. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią, o, patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3000 lat historii. Drugi przykład sytuacji, jadą do Meksyku i na pytanie jak było, mówią Meksyk jak Meksyk, ciepło było. I to jest geografia, która gdzieś się zaplątała, to jest geografia, która nie dotarła, w której się nie zatrzymaliśmy, w której sobie nie uświadomiliśmy powagi sytuacji, albo piękna sytuacji, albo ważności tego pobytu. Nie dostrzegliśmy, nie skorzystaliśmy tak, jakbyśmy tego mogli. I tak samo nie korzystają dzieci, jeżeli one są wcześniej niepodbudowane przez nas przewodników, przez wszystkie te doświadczenia, które wcześniej budowały je po to, żeby były dzisiaj odbiorcami i mogły się włączyć w proces wykorzystujący ich kompetencje, inteligencję do
pozyskiwania, porządkowania sobie takich coraz wyższych szczebli, powiedzmy, w zakresie nauk przyrodniczych, w tym oczywiście geografii. A zatem co z tym wykształceniem? Ja bym tutaj tylko jakby dopisując do słów pana Jacka, dodała, że dla mnie wykształcenie to może nie tyle chodzi o same oceny, o same świadectwa, o same szczeble szkolne, co bardziej o uważność. Wykształcony człowiek to jest człowiek skupiony, to jest człowiek świadomy zarówno siebie, jak i swojej roli, to jest świadomy człowiek tego, co się wokół niego dzieje, sytuacji, miejsca, czasu i tego, że się drugi raz pewne rzeczy po prostu zwyczajnie nie przytrafiają, albo inaczej w ogóle się nic nie przytrafia i nie ma przypadków tak naprawdę w życiu, tylko są pewne zasadności. Na podpięcie tego albo dopięcie ja bym powiedziała w ten sposób, tego czego według mnie, jako mówię to jako nauczyciel, jako pedagog, który się spotyka z różnymi dziećmi i młodzieżą, dzieciom brakuje pasji, czyli takiego najpierw uświadomienia, a idąc za Heveliusem, który to będący pasjonatem wielkim i będący XVIII-wiecznym myślicielem, literatem, a jednocześnie też takim pasjonatem, który był współtwórcą francuskiej wielkiej encyklopedii, więc powiem tak, człowiek pozbawiony pasji nie ma podstaw ani pobudek do działania. I to jest takie czasami smutne doświadczenie na lekcji geografii. Nie ma ciekawości świata, nie ma potrzeby zadawania sobie trudu, żeby się nauczyć czegoś, co po prostu nie uważam za przydatne. Nie jest nauka szkolna przydatna wtedy, kiedy nie wiemy, po co to możemy wykorzystać i do czego może nam to służyć. I ja mówię to teraz na otrzeźwienie, dzieci nie wiedzą, po co są mapy, dzieci nie wiedzą, po co są globusy. Dzieci w ogóle nie wiedzą, że czasem Ziemia się kręci wokół Słońca. Dzieci w ogóle bardzo niewiele rzeczy uważają, że potrzebują w życiu do wykorzystania. To co te dzieci potrzebują w takim razie? I ja krótko odpowiadając na to pytanie, chciałabym powiedzieć, że potrzebują pasji. I chyba byłoby zasadne teraz szukać odpowiedzi, to gdzie tej pasji szukać, jak ją rozbudzać, a to pozostawiam już chyba jako wyzwanie dla nas wszystkich, zarówno rodziców, jak i nauczycieli. Trzeba mieć tą pasję w sobie i nią zachwycać, porażać i towarzyszyć no, wszystkim tym, którzy mogliby się od nas też czegoś nauczyć, bo ja zawsze powtarzam, że ja, tak jak nam dano mieć swoich mistrzów, tak pozwalajmy tym dzieciom odkrywać mistrzów w nas. I tym pięknym słowem, górnolotnym, aczkolwiek wydaje mi się, że on jest, że to jest po prostu nam potrzebne, dzisiaj nam wszystkim. Dziękuję za uwagę. Dziękuję jako pedagog, nauczyciel geografii, pilot wycieczek, ale również pasjonatka podróży i trener Centrum Doskonalenia Edukacyjnego. No, Sylwester, kończę. To było takie hasło, na które się umówiliśmy. Dziękując za tę możliwość. Zobaczcie, musiałam tyle słów powiedzieć, ale to tak dlatego, że chyba tak dawno nie miałam takiej okazji, dzikiej przyjemności, tylu słów wypowiedzenia na raz. Dziękuję. Ja standardowy, dziękuję Monika, ja standardowo wrzucam, słuchajcie, wam link do certyfikatu za dzisiaj. Dziękuję wam, że wybraliście geografię z Moniką. Ja wiem, że cała Polska żyje tak naprawdę edukacją zdalną i Teamsami, Office'em, ten Office, Teams, prawda, które są wszechobecne. Dla tych, którzy mają takie potrzeby, to przypominam to, o czym mówiłem na początku, czyli słuchajcie, obserwujcie, będzie takie szkolenie pro dla zaawansowanych. Ja liczę na to, że podstawy już macie, a jeżeli nie, to słuchajcie, jutro wstawiam na grupę Zainspirowani przypomnienie naszego bestselleru i hitu, czyli Michał Grześlak i Janusz, którzy są Iziku z Warszawy, którzy zrobili u nas właśnie na mentorowych inspiracjach w lutym webinar z Teamsów. Tak więc to nadal jest aktualne, warto sobie przypomnieć co nieco, tym bardziej, że ta edukacja zdalna przed nami. Na razie 2 tygodnie, ale zobaczymy, czy czasem nie dłużej. Certyfikat WA Access już to poprawiam. Zdarza się tak czasami, przyznaję. Wrzucając na szybko, nie zmieniłem zapewne ustawień. Tak więc. Ja tak sobie dopowiem tylko, Sylwester, że wydaje mi się, że ta zdalność. Dopowiadaj, bo akurat nie mam ten access, tak więc śmiało. No, mogę?
Tak, tak. Dopowiem tylko, że ta zdalność z kolei jest chyba też taką bardzo fajną okazją do poruszania takich tematów. Ja na przykład nie wiem, jakie Państwo macie zdanie na ten temat, natomiast generalnie zobaczcie, jak często nie wychodziliśmy, nie mieliśmy okazji, żeby się, nie wiem, skomunikować z ludźmi z innego środowiska i spojrzeć na coś dużo szerzej albo globalnie, może to ogólnopolsko powiedzmy, wychodząc poza swój chociażby region i różne doświadczenia, bo na pewno się różnimy takowymi, żeby chociaż zreflektować. To jest takie niesamowicie ważne. Ja to mówię jako dydaktyk w ogóle i trener też nauczycieli, więc takie webinaria czy takie spotkania, wydaje mi się, że jednak Sylwester, oprócz tego Teamsa, no po prostu ta okazja do rozmowy, no wymiany w ogóle myśli, wydaje mi się, że są chyba takie też dosyć odkrywcze i ważne. Ale oczywiście. Tak, słuchajcie, jeszcze raz dziękuję Wam za to, że byliście. Przypomnę jeszcze tylko aktywna tablica.pl webinary, tam można sprawdzić, co czeka w miesiącu listopadzie. Staram się, żeby ta tematyka była właśnie różnorodna tak naprawdę, a nie tylko w kółko klepanie edukacji zdalnej, tak więc zapraszam Was do nas. No ja wiem naprawdę, ja administrator Office i Teams u mnie dzisiaj w szkole, to naprawdę czułem się, jakbym pracował na jakimś serwisie czy czymś innym, tak więc pozdrawiam wszystkich pomagających, bo warto sobie pomagać, szczególnie w tych trudnych czasach i dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia. Dziękuję również. A z Moniką widzimy się gdzieś tam za miesiąc. Jakoś tak ustaliliśmy, prawda? Nie będzie o Teamsach, na pewno nie, ale zapraszam serdecznie, będzie inaczej już nie geograficznie. Tak, z Moniką są kompetencje, bo to jest nasz ekspert kompetencyjny, tak więc bardzo Wam dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia.